Muzeum Chopina zostało otwarte w 2010 roku, w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Jest muzeum nietypowym. Zwiedzający nie poznaje życia Chopina chronologicznie, ale tematycznie. Muzeum Chopina, w którym się znajdujemy, jest położone nieopodal krakowskiego przedmieścia, po którym Chopin się przechadzał, nieopodal miejsc, w których bywał, kształcił się, wychowywał, koncertował. Dlatego też właśnie w tej sali poświęcamy uwagę zarówno kompozycjom Chopina, jak i środowisku, architekturze miastu. Muzeum Chopina działa na wszystkie zmysły zwiedzających. Można w nim usłyszeć muzykę, można ją zobaczyć w rękopisach, można również oglądać tradycyjne, muzealne, powiedzielibyśmy, obiekty. Możemy poczuć zapach fiołków, ulubionych kwiatów Chopina w rekonstrukcji salonu paryskiego. Połowę swojego życia Chopin spędził w Paryżu. Dzielił swój czas pomiędzy lekcje i granie w salonach. W salonie paryskim Chopina możemy zobaczyć przede wszystkim ostatni instrument kompozytora, a także pianino, ponieważ podczas lekcji Chopin grał na pianinie, a uczy na instrumencie koncertowym. W tej sali również możemy posłuchać rekonstrukcji lekcji Chopina, możemy usłyszeć, jak brzmiał XIX-wieczny Paryż i możemy wreszcie posłuchać, jak brzmiało XIX-wieczne mieszkanie. Chopin z męczącego Paryża uciekał do Nahon, rezydencji George Sand położonej w południowej Francji. I to właśnie w tym pięknym miejscu, pełnym spokoju, stworzył swoje najwybitniejsze dzieła. W sali Nahon możemy zarówno posłuchać fragmentów tych dzieł, szkiców, więc możemy poczuć się tak, jakbyśmy byli w Nahon, kiedy Chopin komponował przy otwartych oknach, a wokół śpiewały ptaki, szumiały drzewa. Do Muzeum Chopina zapraszamy zarówno osoby, które po prostu interesują się kulturą, również melomanów, tych ludzi, którzy są wyspecjalizowanymi koneserami muzyki, ponieważ prezentujemy w muzeum nagrania na instrumentach z epoki.